Tak sobie myślę, że to jest bardzo interesujące, że Duch Święty może być dany człowiekowi tylko wtedy, kiedy on uzna Jezusa jako Pana i Zbawiciela, kiedy uwierzy, że Jezus Chrystus umarł za jego grzechy i zmartwychwstał trzeciego dnia. Tylko na to objawienie może zostać dany Duch Święty, a raczej powiedziałbym, że Duch Święty to objawia. Wszystko inne jest pustą religią. Od dziecka wychowywałem się w kulturze rzymskiego katolicyzmu i mimo tego, że była tam mowa o Jezusie, to jednak ja nigdy tam nie słyszałem Ewangelii. Nigdy nikt mi Ewangelii nie powiedział. Wszystko było tak jakoś dziwnie zestawione. Wielka Maryja na wielkim obrazie, trzymająca bezbronnego małego Jezusa, Jezusika na rękach. Józef, Maryja, papież, święty Franciszek, Jezus, wszystkie takie postacie, jakby obok siebie postawione. Modlitwa do świętych. Właściwie trudno było się połapać w tym wszystkim. Kto tu jest Bogiem? Do kogo należy się modlić? Każdy święty odpowiadał za coś jeszcze innego. Ten za to, ten za tamto. I jakby cała ta otoczka nie pozwalała odebrać tego objawienia.